No one here. Just one of the girls trying to break into the pharmacy. Wyraź obawę, dopytuj, zlekceważ. Ja bym wyraził obawę, ale możemy też dopytywać, albo... witaj, Wolfo! Gramy sobie w Erikę. Zapraszam do podejmowania decyzji. Tutaj mamy wyrażanie obawy, dopytanie, bądź też zlekceważenie tego, co nam powiedział gościu. Tutaj dwójeczka. Dwójeczka, no, wydaje się sensowna. Dopytuj. Toby Newman. She's got a history. You should have seen it coming. Ojej. Bo ona była żoną tego nadinspektora. Chyba. Ale widać, że założyła na szyję ten klucz. O, przykryła ten łańcuch. Obóz się, konfrontacja, potwierdź. Może się skonfrontujmy z policją. Weźmy mu, powiedzmy coś. Co wy na to? Skonfrontujmy się z nimi, nie? Pat tutaj daje, że tak, że konfrontacja. Dajecie, że konfrontacja, no to lecimy z konfrontacją. She was right there. I don't know what to tell you. Że jesteś kłamczuszkiem. Someone buried in her grave. We have a team out there now. They'll run some tests and then we can be sure. Let's try and get some sleep. You'll be safe here, I promise you. Wpadam w obłęd, to nieprawda. Nie czuję się bezpieczna i nic mi nie będzie. Co wybierzemy teraz? 1, 2, 3, 4. Pamiętajcie o odpowiedzi numer 5, czyli nie wybranie żadnej odpowiedzi. I niech to wszystko przepłynie z wiatrem. 2, 4, 47. 47 niestety nie, ale może być to wyliczone jako 4. Zatem biorę czwórkę. Biorę czwórkę i... nic mi nie będzie. You sure she didn't say anything? Anything that could help us find her. Wyjawić prawdę czy skłamać? Czy chcemy mu powiedzieć o ukrytych przejściach, czy wolimy tego szukać na własną rękę? Skłammy. No to dobrze, dobrze. Tutaj też piszecie, żeby skłamać, albo że w ogóle mu nic nie odpowiedzieć. No to jest też dobra opcja, żeby w ogóle mu nic nie powiedzieć, bo nie powiemy ani prawdy, ani kłamstwa. To jest dobra opcja tym razem. Erika. Oj, tutaj długo wyczekuje. Długo wyczekuje pan policjant. Downstairs if you need anything. Work. Do you understand that? What exactly are you doing here, Bella? It's not for you to know. It doesn't seem like anything's for me to know at the moment. You just do your job and concentrate on looking after Erica in a proper fashion. A proper fashion. That's all I'm going to say to you. Dobra, ukryliśmy się jak on się popatrzył. Udało się ukryć. No i dobra, no, tutaj jest jakiś większy spisek tutaj. A, zaraz go rozwiążemy, rozpykamy go jak chcemy. Erika sobie wbiła do pokoju tej Blondie, nie ogarniającej nic. Otwórzmy szafę.
Przesuńmy ciuszki. Dawaj, wsadzajmy teraz klucz. Zwierz się. Pociesz, zwierz się, czy wahaj się. Może by ją pocieszyć, może ją to tak. Nie skapnie się, co tam robimy, że i w szafie gmeramy i mamy klucz. Dwójkę wybierz, panie, tak? Dwójeczka tutaj przeważa. It's bad. Tu zwierzymy się. Place. Doesn't matter. He's dead. Przeproś, broń się wyjaśni. Może przeproś. Nie, dobrze, broń się w takim wypadku, tak? Broń się. Daddy's dead. A to jest jej ojciec. I couldn't stop it. He's dead. He's dead and I have nowhere else to go. Aww. It doesn't matter what I do, they're going to take me and they're going to make me bleed. They're going to make me forget him. Dodaj otuchy czy zostaw. Może by ją dodać otuchy, żeby przestała się mazgaić. Bo mnie już denerwuje troszkę ta jej koleżaneczka. No to jest taka irytująca troszkę. O, ja się tu bawię przy okazji światłem i sobie odłączyłem jedno. Brawo, żuław, brawo, piękna robota. Widać, fachowiec, fach w ręku. Dobrze, jedyneczka dodaje otuchy. Nie złapią mnie. Nie złapią. Nigdy mnie nie złapią. Jestem nieuchwytna, szybka jak wiatr, jak Speedy Gonzales. No czerwona nie jest, ale czerwona dopiero będzie. Albo już była też zresztą. Aż mi zaparło. Dech na chwilę. Idziemy w prawo czy prosto? Dobra, Erika wybrała w prawo. Do tego ładnie oświetlonego pomieszczenia. Jakiś radiograf albo coś. Telewizorek czy trupek? Chyba trupek. Trupka kliknąłem przypadkiem. No trupkiem wiadomo kto jest. No jakby to było oczywiste, kto tutaj będzie trupem. Tylko Erika się nie spodziewała. Ziomek ze słuchafonami na uszach. A to nie jest ten stróż, czy... w prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo? W prawo dwójka, w lewo jedynka.
Wybierajcie. Pójdziemy tam, gdzie chcecie, bo na tym polega ta seria. Na tym polega właśnie gra w Erikę, którą robimy na Twitchu. Przypominam to dla widzów YouTube'owych, bo mam chwilę czasu teraz, żeby to powiedzieć, że widzowie YouTube'owi, którzy oglądacie to z odtworzenia, seria ta była nagrywana na Twitchu razem z udziałem publiczności, że tak to nazwę. Publiczność ma do wyboru teraz. Pójście w lewo, pójście w prawo i czekam na wasze głosy. Dobra, czyli w lewo. Widzę, że w lewo tu ma więcej chętnych. Jakaś solna jaskinia. Bo biało, świeci się. Szaro-biało. Skrzynie wbudowane w ściany. Dobra, i sprawdźmy, co jest na blacie. I Erika pamięta to miejsce, jakieś ma takie wspomnionka, że już tu była, że chyba była na jakichś rytuałach. O kurde! Baba szefowa! Baba szefowa przeszła przez drzwi. Idziemy za nią, czy sprawdzamy studnie? Jak, czy się wracamy? Jedynka wracamy, dwójka studnia, trójka idziemy za babą szefową. Co tam czaty zdecydujecie? Ja bym sprawdził najpierw studnię, bo może coś tam będzie, a... No... Wy też mówicie, że studnie. No to studnie sprawdźmy. Znaczy to nie jest studnia, to jest ołtarz ofiarny. Ale wygląda trochę jak studnia. Chciałem to podnieść i nie mogę tego podnieść. Gdzieś jest przyblokowane chyba. Czyli tak czy siak musiała iść do tych drzwi. Otwórzmy drzwi. Kręciu, kręciu, kręciu. Otwieramy, otwieramy, oczywiście, że otwieramy. Okej, okay, można wyjść w ogrodzie. Tam jest kamera, w prawym górnym masz kamerę. Przesrane już. Już o niej wiedzą. No, w sumie by nie musiała nawet tego podwijać, bo ta dziura była na tyle duża, że dałaby radę przejść. Jakby ona nie jest bardzo duża. Jak możemy zobaczyć przy na przykład takich drzwiach albo innych elementach, no to główna aktorka tutaj nie jest olbrzymia. Jest wielka płachta z tym symbolem. Czy chcesz zajrzeć, co jest po drugiej stronie?
O Jezu, znowu trafimy do tego pokoju z... A nie, a nie. Co to jest? Czemu tam wiszą te dzwoneczki jakieś takie? Co to są za świeczuszki? Czemu to jest zdjęcie jej matki w ciąży? To jest jej ulubione zdjęcie. Są jakieś aparatury, jakieś probówki, jakieś fiolki. O nie, o nie, o nie, 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 nie! Co to był za bandyta? Nagle się zakradł bandyta, łachmaniarz jakiś w kapturze na głowie. Zawsze biorą trójkę. Jelenia, lisa i królika. Chcą pozyskać wizję przyszłości i zapewnić władzę i bogactwo. Zgadzamy się, czy odmawiamy, bo widać, że tutaj jest jakaś głęboka faza i... jesteście za tym na razie, żeby odmawiać. Większość za odmawianiem. No, głosy... Ojejej, wyrównały. Dobrze, czyli zgadzamy się na to, żeby iść za nią. Dobrze, idziemy, zgadzamy się. We will join you, kobieto. No niestety wyskoczyłem powiadomienie, że pad mi się rozładuje za niedługo. Oby nie. Dawaj, Erika, dołącz do niej i razem będziecie rządzić galaktyką. Ale ten łachmaniarz to był chyba ten stróż, co mu wycięli skórę z ręki. Albo i nie. O kurde. Co tu się dzieje? Maziu. I tam też były perfumy zapalone, dlatego Erika w młodości już miała te fazy jakieś. To wszystko się składa. Jak tu trafiłam? Czemu tutaj? Chyba najlepsze pytanie, jak tu trafiłam, bo czemu tutaj, no to się domyślamy, ale jak? Chyba, że nie pytamy o nic. Oj, przepraszam. To po tym monsterku, co go wypiłem. Aż mnie czknęło z radości. Dobrze, na razie zdania są podzielone. Co na to pozostali eksperci? Czemu tutaj? Czy druga odpowiedź? Jak tu trafiłam? Oj, już wybrałem przypadkiem. Jak odpauzowałem. Perfumy. Wynalazek twojego ojca, no super. He tested it on you too. Breathe it in and I can make you do anything. Oh. It's how he brainwashed us and made us his slaves. O kurde. A little housewarming present. Perfume. Ojej, mogliśmy tego nie odkręcać.
the rabbits first. I te wszystkie zwierzątka. A to ja już wykminiłem wcześniej, no tutaj 200 IQ. Widać, że... Królik, lis i jeleni. Albo renifer. Perfumy, fiolki. Różowe, jak to światło na początku gry. Oleandry. No i wszystko się tu zgadza, wszystko tu się łączy. Widać, że ktoś tutaj mocno kombinował. Płatki oleandrów. I'm taking these to Duck Ballard. We're making perfume. Czyli może dobrze, że nie poszliśmy robić perfum w sumie. Tak mi się wydaje. Krew jej poleciała. Czyli może jednak dobrze, że nie poszliśmy robić perfum. Czy ja wyłączyłem znowu napisy? Nie, no są włączone. What do you think it did to you? Zasłużyłaś, czy ile czasu ci zostało? 1, 2. Wydaje mi się, że... No ona... To ciężko stwierdzić, czy ona jest dobra, czy zła, więc... Ile czasu ci zostało, kobieto? How much longer? It doesn't matter. I know I'm a monster. I deserve to die. She is a monster, czyli jest katedrą. Your mother had that mark. It's why your father wanted her. O kurde. It's why they want you too. A girl to stare into the flames and see the future. Jesteś nieprzytalna, nie wierzę. Skąd to wiesz? Trójka wydaje się dobra, bo kurde, no jakby wszystko wskazuje na to, tak? Mówicie, że trójka? Tak. Wszyscy za trójką, tu się ładnie składa już to wszystko. How do you think? He was one of them. See for yourself. Jest ten kominek. Jest ten kominek w tym domu. Lampy nie ma już tej świecącej różowej, ale wszystko się zgadza. Your father convinced Lucien that by adding science to ritual they could see into the future and control it. Your mother was the missing piece. Gdzie ją możemy znaleźć? Without her, they're blind. They won't see us coming. We can end this. We can set her free. O tak. Oj tak, byczku, plus jeden. Dobry pomysł. O, jaki sztylet wyciągnęła! Przetnij kable. Kamera zgasła. Czy będziemy dzikać ludzi sztyletem? El sztyleto, cia 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 cia. In there.
the medallion.